Proszę o nazwisko pana kierowcy. Wie pan, że nie musimy takich nazwisk udzielać? Bo nie podejmujemy w stosunku pana czynności. Ja pana sprawdzam tutaj teraz, jako obywatel. Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że popełnił pan wykroczenie. Tak, ale podejmowaliśmy interwencję. Proszę pana, nagrywałem pana, że jedzie pan sobie tym samochodzikiem, tak sobie normalnie. Pan mi poda swój stopień, imię, nazwisko. Posterunkowy Szczepan Braszczyński. Proszę legitymację okazać. Proszę okazać, żebym mógł przeczytać. Proszę okazać, żebym mógł odczytać. Ja nie krzyczę. Proszę mi ją okazać tak, żebym mógł sobie zanotować. Nie muszę się panu okazywać legitymacją, bo jesteśmy w radiowozie i umundurowanymi funkcjonariuszami jesteśmy. Pokazałem panu legitymację 3 razy. Wystarczy? Panie policjancie, pan wysiądzie z radiowozu, zgasi ten silnik. Ale jedziemy teraz na zgłoszoną interwencję. Pan został teraz zatrzymany tutaj, bo popełnił pan wykroczenie przeze mnie. A pan jest kim? Nieważne. Pan zgasi ten silnik. Dobra, tak jak kolega powiedział, jesteśmy tutaj, jedziemy na interwencję. Jeżeli pan odjedzie z miejsca popełniania wykroczenia, popełni pan kolejne. Ale niech mnie pan teraz posłucha. Panie kierowco, ja panu coś powiem. Jedzie patrol ruchu drogowego, może pan ich zatrzymać. Ja nie muszę ich zatrzymywać. Ci panowie jadą zgodnie z przepisami i właśnie będą na państwa nakładać mandat. Dobrze. Dobry. Panowie, proszę tutaj o pomoc w interwencji. Panowie jeździli po chodnikach bez sygnałów, nic nie przeprowadzali. Bardzo chętnie pomógł, natomiast jedziemy na bombę na galerii. Ale tutaj jest szybciutko takie, żeby wylegitymować. Dobra. Uzyskał potrzebne informacje. Pan, panie policjancie, ukara kolegę za nadmierną emisję spalin, powyżej 1 minuty uruchomiony silnik, za jazdę po chodnikach. Pana nazwisko i stopień? Pouczam pana za popełnione wykroczenia przez pana. Domagam się, aby pan ukarał mandatem. Ale nie ma takiego obowiązku. Pouczenie jest jak najbardziej domagam się, formą kary. Proszę nie odjeżdżać, bo ale ja wzywam... na interwencję. Nie, teraz to jest interwencja. Tutaj... Nie, proszę nie uciekać, popełni pan wykroczenie. Do widzenia. Dobrze. Wszystko nagrywam. Dobrze. Proszę pana, nie życzę sobie, by pan odjeżdżał stąd. Koniec, kropka. Teraz pan utrudnia czynności funkcjonariuszy. Jakie pan pełni czynności, kolego? Jakie czynności pan pełni? Dobrze, ale panu... Jakie czynności? Gdzie czapeczka? Gdzie czapeczka? Gdzie macie czapeczkę? Gdzie pan ma czapkę? Ja nie podejmuję wobec pana interwencji, nie muszę. Gdzie pan ma czapkę? Nie muszę mieć czapki. Wysiadł pan z radiowozu. Gdzie pan ma umundurowanie pełne? Gdzie pan ma umundurowanie? Na sobie. Gdzie pan ma czapkę? W radiowozie. Dlaczego ten radiowóz jest na silniku? Spożywanie alkoholu. Ale... Ja panu powiem, panie kierowco, widzi pan chodnik? Widzi pan chodnik? Tak, ale tłumaczyłem panu. Widzi pan, że dobrze, cały czas samochód jest na uruchomionym silniku? Czy nie? Pytam się. Widzi pan to? Czy nie? Nie, nie. Czy wyłączy pan ten silnik? Ola, wybierz mi numer. Nie każda interwencja tego wymaga, niestety. 32-200. Łamanie przepisów to... 22-14. Pan zgasi ten silnik. Ale to nie ma... Ja już się pamiętam, nawet jeżeli... Wybierz 991. Stań sobie tutaj. Stań sobie tutaj. Dobrze, niech pan odejdzie. Nie, proszę pana, został pan zatrzymany. Tak jak mówię. Został pan zatrzymany
Także nie może pan odjechać. Nie jest teraz organem do zatrzymywania, tym bardziej radiowozu. A założymy się? Za chwilę zostanie pan ukarany mandatem. To niech pan nałoży. Więc dokument od pana poproszę. Za utrudnienie czynności podstawę funkcjonariusza. W związku z tym, iż blokuje nam pan przejazd, a jedziemy... Został pan zatrzymany. Ale pan nie jest organem uprawnionym do zatrzymywania się. Sprawcy popełnienia wykroczenia. Jak i pana, tak i pana. Po pierwsze, pan nie ma prawa zatrzymać, co najwyżej jest ująć. Pan pewien? Co najwyżej ująć. Skoro pan pracował w policji, pan to pan wie. Ja tak jak mówię, proszę. Gdzie pan ma czapkę? Proszę, niech pan odsunie się, bo utrudnia pan w tym momencie czynności funkcjonariuszy. Halo? Kolega nie odjedzie. Jak odjedzie, ucieknie z miejsca popełnienia wykroczenia, pan będzie świadkiem. Stań sobie z tyłu za nim. Tak, niech odjeżdża tyłem. Też jeszcze raz mówisz. 112. Jaka to jest ulica? Tu jest Świętego Jana. Tak, numer? Tam. A tutaj jest ulica Staromiejska. O, zgasz. Dzień dobry. Prosiłbym o interwencję, wysłanie patrolu na ulicę. To jest rynek. Na rynek. Ulica Rynek. Tak. Wie pan co, jak tory tramwajowe, ulica Rynek, sklep Zenit. Dom towarowy Zenit. Zatrzymałem sprawców wykroczenia drogowego. Jeździli po chodnikach. HPP K122. No, całe jest wszystko nagrane, bez, nie prowadzili jakichś czynności tutaj czy coś. Po prostu sobie jeżdżą. Tak, no ale też popełniają wykroczenia, tak? No jeżdżą po chodnikach, po samym centrum ludzie się aż boją. Wie pan, my tutaj chodzimy wszyscy i nagrywamy, jak polska policja łamie prawo. Nie prowadzili żadnych czynności, nie mieli włączonych sygnałów dźwiękowych, żeby prowadzili, także nic takiego nie było. Bednarski Krzysztof. Tak, zatrzymałem, aż przyjedzie radiowóz, tak, zabroniłem oddalania się z miejsca popełnienia wykroczenia. A tu parę wykroczeń, wie pan. Okej. Ale to nie. Też słyszałem, że nawet jak są w kotlicie i z posędzia za nie żaden schodzi. Gdzież to nie zmienia miejsca zamieszkania, nie mieszka w tym miejscu. A wy? Pan jak się nazywa? Pan mnie legitymuje? Ja pytam o pana nazwisko. Wręcz wnoszę o okazanie legitymacji. Jak najbardziej, legitymację mogę panu okazać. A jak się pan nazywa? Posterunkowy Marcin Pichit, starszy zresztą. Mhm. Pan ukara kolegę czy nie? Ja kolegę pouczyłem za popełnione wykroczenia. To wykroczenie nie podlega pod pouczenie, wie pan. Silnik, nadmierna emisja spalin powyżej jednej minuty, jazda po chodnikach, stwarzanie zagrożenia pojazdem, zaraz który sprawdzę, nie brał. Zaraz sprawdzę w taryfikatorze. To pan to zrobi. Trzymaj. Tak, żebym wiedział, bo możemy tą interwencję ładnie zakończyć, jeżeli będziecie umieli się zachować. Ale nie jesteśmy na ty. Przepraszam, czy ja mówię na ty? Powiedział pan, jeżeli będziecie umieli się zachować. Tak, jeżeli panowie będziecie umieli się zachować,
A czy panu to jakoś branża, że tak ja używam do pana takich nie, ja do pana nie mówię na ty. Ale to pan się niegrzecznie zachowywał. Ja? No oczywiście, że tak. Tak jak kolega powiedział. Podejmowaliśmy tam czynności wobec mężczyzny spożywającego alkohol, zresztą to jest... Ale to tam podejmowaliście gdzieś dobrze. Czynności, nie tutaj. Czy tak musielibyśmy wyjechać po chodniku? Nie, bo podjechaliśmy do mężczyzny, który spożywa alkohol. Tam jechaliście, tędy pojechaliście na skróty, jechaliście po torowisku. Nie przeprowadzaliście żadnych czynności, drodzy panowie. Ale jechaliśmy na Jeżeli chcecie, to ja myślę, że ja też jestem człowiekiem. Nie jestem takim, żeby wam robić tylko pod górkę. I samo pouczenie nie. I następnym razem nie radzę się tak zachowywać, bo po to to nagrywam, idzie to na żywo, żeby inne służby to też oglądały i weryfikowały. Nie chcę wam robić koło pióra, panowie, tylko należy się umieć zachować. Bo jeżeli ktoś coś źle robi, to co należy? Przeprosić, powiedzieć no dobrze, ale... okej, coś źle zrobiłem, dobra, okej. Ale... Tak, bo ja też popełniam czasami coś złego. Dobrze, tak jak pan... Tak. Nikt nie jest święty. Ale niech mnie pan posłucha. Przecież panu powiedziałem, że tak, jak najbardziej tamtędy żeśmy przejechali. Nie należy kłamać, ale... pamiętajcie. No dobrze, ale... Ja moment, was mogę skończyć? Uprzedzam. Dobrze. Nie na to zasiadam w komisji prawa karnego, żeby sobie z wami nie poradzić. Dobrze, ale mnie to nie chodzi o to, czy kto tu sobie z kim będzie radził. Kolega no od razu powiedział, bo że... ja od was tego wymagam. Kultury, reprezentujecie naród. Tak jest. Macie tutaj dbać o porządek no dobrze, prawny. Staramy się właśnie dorobić. Dlatego podjęliśmy na przykład tam interwencję, że na super, tych świeżo wybudowanych ławeczkach ktoś tak. spożywał alkohol. Brawo. Mogę teraz dokończyć? I tak jak panu powiedziałem, że tak, jak najbardziej stamtąd żeśmy przyjechali, ponieważ tam spożywał mężczyzna alkohol, ukaraliśmy go mandatem, czyli staliśmy, jest to powiedzmy, wszystko zgłoszone. Staliśmy koło mężczyzny, jakby... I w tym momencie dostaliśmy zlecenie na aleję Korfantego, że jest interwencja, że grupa osób pod pomnikiem... tam spożywa alkohol. I żeby brawo. Udać się jak najszybciej, wyjechaliśmy jasne, tak. tędy. Też mój tak błąd, mój sobie błąd, życzę, żeby tak gdyż było. Nie włączyłem sygnałów przynajmniej... Nie wolno było panu użyć tych sygnałów, jeżeli by pan włączył, a nie jechał pan przez dyżurnego powiadomiony, że ma pan wziąć, podjąć interwencję. Nie, niech pan mnie nie uczy tych ale przepisów. Ja dobrze, tak. Niech mnie pan nie uczy, bo nie na to ktoś mnie szkolił, nie na to ktoś mnie uczy, żeby reagować, żeby was też dyscyplinować rozumiem, i uczyć. Jak najbardziej tak. No mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Niech pan teraz przeczyta koledze, ile należałoby mu się przyjąć mandatu. Jest na pochodniku, jest do 350 zł. Zgadza się. I ile to jest punktów karnych? Punktów, nie wiem, musiałbym sprawdzić, pewnie ze 4. No, niestety, ale tak. Jazda po torowisku. Po torowisku, nie wiem, muszę sprawdzić, nie jestem z ruchu drogowego. A brak pełnego umundurowania. Czy panu coś mówi? Za to akurat nie ma mandatu. A, za nadmierną emisję spalin. Dobrze, ale to wie pan, to jest teraz w tym momencie takie naprawdę już... Powyżej jednej minuty dobrze, stał pojazd. Dobrze, oczywiście, zgadza się. No i co? Ale wie pan, drogi że to kolego, jest takie... użyję tego słowa, kolego. Myślę, że następnym razem będziemy działać zgodnie z procedurą. Jak najbardziej. Zadzwonimy do dyżurnego, że... potrzebujemy przemieścić się, czy wyraża nam zgodę na użycie sygnałów dźwiękowych i wtedy dostajemy tą zgodę i działamy. I myślę, że tak powinniśmy to zgodnie z zarządzeniem robić. Jeżeli nie będziecie tak robić, a spotkamy się drugi raz, będę wymagał nałożenia kary za dzisiejsze czyny. Dobra, mamy na to 3 lata, a niedopełnienie obowiązków ukarania przez drugiego funkcjonariusza jest popełnieniem przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Tak. Także po co robić sobie krzywdę? Dobrze. Ja myślę, że na tym zakończymy. Dobra, ale...